This is my kingdom come. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Henryx, a to już kolejny odcinek z serii Let's Play Gothic. 24 odcinek tej serii, tak lecimy z fabułą Gothica. Dalej w ostatnim odcinku dowiedzieliśmy się coś tam i uwolniliśmy tą wolną kopalnię i ten cały ork szaman tam powiedział, jakie składniki mamy zdobyć na Ulumulu, no i już lecimy zbierać wszystkie składniki. Tam chyba mamy róg cieniostwora, czekajcie, czy ja go mam w tym, w ekwipunku. Róg cieniostwora. Mamy róg cieniostwora X8. Dobra, mamy rogów cieniostwora 8. To lecimy dalej zbierać oczywiście. Czekajcie, co tam było? Zęby. Czekajcie, jak to było? Czekajcie, zęby ogniste, nie, język ognistego chyba jaszczura. Czekajcie, co tam jeszcze było? Te z wężów błotnych i ząb trolla. Ja wiem, gdzie wszystko jest, więc lecimy najpierw. Czekajcie, lecimy najpierw koło starego obozu do trolla. No, znaczy tamtędy, którędy, czekajcie. Którędy ta droga była? Tam koło starej kopalni, tam gdzie zabijaliśmy trolla. To tam gdzieś jest, czekajcie. To nie tam, tam gdzie Gorn, o. Dokładnie tam gdzie z Gornem byliśmy, to chyba tam jest. Dobra, lecimy dalej, lecimy. Ja teraz dużo tych odcinków z Gothica nagrywam, ponieważ chcę go skończyć, zacząć Gothica trójeczkę, tak jest. Przez wakacje chyba będzie się codziennie pojawiać. Będę nagrywał codziennie chyba z dwa odcinki. No i będzie po prostu gicior. Tam jeszcze inne serie będą, na pewno. Dobra, lecimy, Bezi, co nie? Lecimy, lecimy. Dobra, lecimy, lecimy, o, mamy jakiegoś darmowego expa i Bezi, nie to. No. I bach, i panowie, zapraszam. Dobra, nie ma już tu nikogo. A my lecimy dalej, co nie? Kawalorn tam pewnie już na nas czeka, wklepiemy mu oczywiście. Tu jakiś ziomuś nasz siedzi. Teraz tylko czekać na ten cały pancerz od wilka, no i będziemy już wykokrzeni, żeby oczywiście stawić czoła siejącemu. Na pewno jeszcze potem ten lepszy pancerz będzie, potem jeszcze Uliziel zdobędzie mi TP. Ja teraz dużo będę nagrywał tego Gothica, ponieważ chcę go już dokończyć i po prostu mieć już z głowy tą serię, ponieważ bardzo, bardzo długo żeście czekali, aż ją dokończę. Dużo widzów przybyło, nie wiedziało tej serii, teraz dużo się dowiedziało. Te odcinki wszystkie po 301 wyświetleń jest bardzo, bardzo w porządku. A że mam komentarze od tych samych widzów, to się cieszę, ponieważ doceniają moją pracę, moją męczarnię, które no wszystkie odcinki nagrywam, co nie się męczę tam, tracę czas, jakby na przykład mógł iść grać w nogę itp. To ja po prostu nagrywam sobie goticzka, tak, cwaniaczki jedne, wszyscy jesteście. Dobra, lecimy oczywiście. O proszę, dobra, ja sam się nie zagłębiam. Milten, siemano wszystkim, siemano, siemano Miltenie. Co tam? Milten. Aha, dobra, do zobaczenia. Z tobą już nie można porozmawiać, więc idziemy tędy. Nie zwracamy uwagi na tamtych panów koło bramy, bo to są tylko jakieś gnidy i tyle. Dobra, lecimy oczywiście, tam mamy frajerów właśnie ze starego obozu, których zaraz oczywiście wykosimy. Co już spieprzasz? Masz. Masz. Ej, ty. Dobra, Leszczu, nara. Idź się poskarż mamie. Dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. Oczywiście exp będzie. Yeah, pięknie. Oczywiście musi być exp. Boże, nawijam jak Robin po prostu. Robin też tak nawija. No, ale let's player za Grimer musi nawijać. Nie musi tak być, że 8 minut nagrania, czy tam 10 i kilka słów powie. A Zagrimer musi paplać i paplać, nie wiem co tam. Może nawet mówi siemano ludziska ciągle. Nie no, Robin jest świetny, to jest po prostu mój ulubiony Zagrimer z RPG-ów. Za niedługo Gothica 3 skończy, czekam na pewno na kolejne serie u niego. Więc go, jak kiedyś to obejrzy, to pozdrawiam serdecznie, Robinie.
Dobra, lecimy oczywiście. Bezi, lecisz, lecisz, płyniesz. Dobra. Dobra, dobra, Bezi, jak zwykle ten swój piękny skok, dobra. Tam mamy jakieś drzwi, aha, to jest tam na górę. A tam nic nie ma. Dobra, oczywiście, czekajcie, zapis musi być. Zapis musi być oczywiście. A my lecimy właśnie tu, bo tam jest górski troll, którego zabijemy szybko. Dobra, lecimy oczywiście bez gadania. Słowo lecimy, zawsze musi być. Oh yeah. Dobra, bramę mamy otwartą, bo już tu byliśmy z Corneliuszem. Oczywiście. I nie ma żadnych problemów, a ten ogr właśnie jest tam na górze, dlatego takie dźwięki są tutaj. No bo się tam drze, co nie? Ciekawe, czy tam doskoczymy, czy będę musiał zapierniczać po jakiś spell, znaczy po ten skok taki większy. Zobaczymy, jak nie, to będziemy musieli. To ja wtedy bym zrobił cięcie i bym po prostu tak poleciał. Dobra, jak nie, to bym sobie zdobył, poszedł od razu po ten ząb błotnego trolla i tam tych ludzisów jaszczurów z wami i na końcu bym sobie zostawił tego. Ale poświeciło słoneczko na Beziego. Pięknie, Bezi, pięknie. I tam mamy drania, chodź tu. Come on, tam mamy jakąś skrzynię. Tu jest drań. Ciekawe, czy tam, no na luźnie chyba tam przeskoczymy. Czekaj, draniu, ja cię tu zaraz potraktuję. Nie teleportacją do magii wody. Piąteczka oczywiście, czekajcie. Jeszcze sobie zapiszemy, jakby coś się przytrafiło, a Bezi już tu będzie czarował dla nas. Dawaj Bezi, ciśniemy, co nie? Dobra, nie wiem jak się nagrywa, ale musi być git. Dobra, Bezi. Tak. Seriously? Seriously, Bezi? Boże, ile my mu odbieramy. Czekajcie, mam jakiegoś innego spela. Bryła lodu, uzdrowienie. Telekineza, pierunku listy, sopel lodu. Nie ma nic, nie ma nic. Dobra. Czekajcie, ja chyba ręcznie będę musiał zabić. Ale to, o kurde, nie chciałem tego połszynować. Dobra. Oj, Bezi, musisz się rozbiec. Dobra, skoczymy tam. Geronimo, nie skoczymy i dead. Dobra, czekajcie. Chyba będzie nam potrzebny ten większy skok, albo zobaczymy, będziemy próbować tak skakać. Może nam się uda przeskoczyć, może nie. Może tam bez miecza przeskoczymy oczywiście. Kurde. Nie wiem, jaki spell by na niego mógł zadziałać. Może stąd się wybijemy. Aj, źle skoczyłem, dobra. Będziemy teraz tak wczytywać. Bezi, zabiłeś się, dobra. Sorry, ale będzie trochę faili. Jak nie, to pójdziemy sobie pozbierać. Oczywiście wszystkie te z błotnego trolla itp. To zrobię jakieś małe cięcie i tam wszędzie dojdę i tyle. Dobra. Bezi... Ja... Nie, zablokował się ile żyjemy. Czekajcie, jeszcze coś spróbuję, będę tak z daleka się rozpędzał i tak spróbuję przeskoczyć, jak nie. Oczywiście będziemy musieli się nauczyć balansować tam czymś i będziemy tak na szczupca przeskakiwać. Dobra, Bezi, musisz wziąć ten duży i tak go będziemy lecieć i spróbujemy przeskoczyć, Bezi. Ciśniemy, co nie? Bezi, Bezi, nie tak. Nie, dobra. Wczytujemy, no i teleportuję. Znaczy, idę po te od jaszczura. Pójdziemy po to, a najwyżej na końcu teleportnę się do magów, przyjdę sobie tutaj, zdobędę już. I będzie w porządku. Dobra. Bezi... Przeskocz. Tylko nie zabij się, proszę cię. Dobrze. Dobra, jest jakiś sposób na szybsze stąd zejście. No, ponieważ to już jest tutaj, czekajcie. Już wam pokazuję, to jest ta plaża tutaj, tam. I bym sobie zeszedł szybciej. Gdybym miał lecieć dookoła, co nie? Dobra, lecimy oczywiście. Nasze podstawowe słówko.
Kurde, gdzie by był jeszcze troll? Bo nie wiem, naprawdę. Czekajcie. Da się tu zeskoczyć, nie zabijemy się. Dobra, spróbujemy. Geronimo! Dead. Lol. Bezi się nie zabił, brawo Bezi. Teraz go prąd oczywiście ściąga. Dobra. Może zrobimy tak. Pójdziemy teraz po języki jaszczurów, potem teleportnę się do magów wody i ten, i wezmę sobie tą skoczność, żeby przeskoczyć. No i oczywiście będzie już wszystko, będziemy mieć te wszystkie zęby itp. Oczywiście doświadczenie jak najbardziej, przyjmę sobie kaban. Dziękuję, zapraszam, dziękuję. Zębacze tam widzimy. I co, nic mi nie robisz, Boże. Taki damage stary. Dobra, czekajcie, ile my mamy punktów nauki? 36, 21 poziom. Bezi jest po prostu koksem. Dobra, dobra, ile nam zostało do levela? Bardzo dużo. Darmowy exp, fajnie, fajnie. Raz, dwa, trzy. Powybijamy tutaj wszystko, żeby mieć tego expa. Oczywiście expik mile widziany, no i lecimy oczywiście. Tam na górze jest chromanin, tak to się chyba wymawia. Chromanin. Tak, tam na górze jest chromanin. Na pewno tam pójdziemy w którymś odcinku, no i po prostu sobie go zdobędziemy. Dobra, szkoda, że tutaj gdzieś nie ma trolla. Ale no, musimy się obejść właśnie tam na górę, no i będziemy mieli trochę problemu. Dobra, lecimy oczywiście po tych, jak one mają, ogniste jaszczury. Dostaną swoim własnym ogniem. Ten odcinek pewnie też będzie długi, bo to jest... Oczywiście będzie nazwa zbieranie składników na Ulmulu. Dobra, czekajcie, manę mamy na full, więc piątka. Sprawdzimy. Czekajcie, jeśli to są ogniste jaszczury, to na nich raczej lód będzie działał, co nie? Chyba, że źle mówię. Bryła lodu, czekajcie, co to jest? Aha, to jest coś takiego. A lodowa fala, żeby ich oczywiście zamrozić. Czekajcie, zrobimy tak. Podejdziemy i spell. To im nic nie zrobiło. Fuck. This. Czekajcie, pojedynczo ich weźmiemy. Come on. Który się mną zainteresuje? Come on. Come on, panowie. No come on. Dobra, zainteresował się mną jeden ziom. O fuck, tamten jeszcze. O fuck. Dobra, nie wiem co tu zrobimy. Wiecie co, może zaczniemy od tych najłatwiejszych, czyli pójdziemy po kły błotnego węża. Tam chyba jeden albo dwa będzie trzeba oddać. Albo czekajcie, dobra, nie będę próbował. Spróbujemy jeszcze ich zabić tylko z tego ognistego, żeby ich trochę oszołomić. A potem zabijemy oczywiście wszystkie. Chyba, że się oczywiście spalą. Dobra, ognisty jaszczur. To im nic nie robi, mówiłem. No i teraz mamy problemy z ilu? Z trzema. Które są szybkie. Jak nie, to zdobędę sobie oczywiście jakoś sam. Spele im nic nie robią. Chyba, że sobie kostki przyzwę. A wiecie co, może kostki sobie przyzwiemy. Dobra, come on. Dobra, wiecie co, kostki sobie przyzwiemy i przyzwę taką armię większą, no i będziemy kostkami i próbować zabić, chyba że oni kostków też zabiją. Wtedy będzie mały problem z nimi. Bo ogniste jaszczury są OP w tej grze. Dobra, czekajcie, gdzie jest przyzwanie kostku? Na piąteczce, dobra.
Bierzemy sobie kostki, no ej no, zdjąłem to, głupi jestem. Czwóreczce. Przyzywanie szkieletów, dobra, Bezi, przyzywaj. Mamy kostki, yeah, pięknie. Dobra, jeszcze ich trochę stworzymy. Czekajcie, mikstura many. No i jeszcze sobie ich potworzymy troszkę. Po prostu nie będą mieli z nami szans. Dobra, lecimy, kostki. Więcej was. Dobra, kostki, armio kostków. Jesteście nam pod moim rozkazem, więc lecimy na te jaszczury, okej? Okay? Dawajcie, ciśniemy ich. Come on, dawajcie kostki. Moja armia. I cisną. Kurde, ale oni szybko, moich kostków, ciśniecie kostki. Dzięki wam kostki, jesteście wielkie, wiedziałem, że to będzie dobry pomysł, żeby użyć kostków. Dzięki. Naprawdę dzięki kostki. A teraz jest wasz koniec. Będzie darmowy exp. Yeah, pięknie. Mamy darmowy exp i oczywiście teraz musimy zebrać ostatni język. No i co? Szybko żeśmy nareszcie zebrali te... Kurde, no, ja chcę podnieść z tego ognisty jaszczur, by jest. Dobra, mamy język ognistego jaszczura, czyli jest, pięknie, yeah, pięknie. Dobra, lecimy oczywiście teraz na obóz, do obozu na bagnie. No i tam oczywiście ściągniemy następnych, czyli błotne węże, tak jest. Starczy nam, proszę, proszę, Bezi. Yeah, pięknie, starczyło nam. Dobra, ściągniemy sobie to, ściągniemy sobie to. Coś jeszcze jest do ściągnięcia, tak, to. No i oczywiście lecimy na te błotne węże, dawno mnie tu nie było, ziomeczki. A ja lecę tylko po... znaczy te zęby, czy tam, czy co tam, ognistego, czy tam błotnego węża. No i będziemy już powoli kończyć robotę Ulumulu, będziemy mieć nową zbroję. A tego trolla łatwo załatwię po prostu. Tylko się nauczę tego dalszego skoku, takiego na szczupaka, no i normalnie się tam dostaniemy bez większego problemu. Jak będziemy mieć większy problem, zakończę odcinek i sam jakoś to zrobię, dobra. Ty się tam nie bój. Kto tu jest? Gornaran. Zbudź się! Sam się zbudź. Dobra, nie chcesz do mnie, tak, ziom? Dobra, wystarczy, że weźmiemy, nie wiem, jeden tam, czy tam dwa te języki błotnego węża, chodź tu. Come on. I raz, i dwa, i trzy, i cztery. Tylko, że jak on nas pierdzielnie, dobra, już po wężu błotnym. Mamy trzy zęby. Czy to będzie na tyle, nie wiem, ja sobie jeszcze jednego zabiję. Dla pewności, no i oczywiście polecimy do magów wody, żeby po prostu stamtąd przejść sobie. Gdzie po prostu do... O kurde, piopijce teraz. Dobra, come on. Pojedynczo, panowie, pojedynczo. Come on. Dobra, już po kolejnym wężu błotnym, to by było już na tyle. No i lecimy oczywiście po ostatni składnik. Kurde, nie umiem się wysłowić. Dobra, zapisik oczywiście jest. I lecimy oczywiście do magów wody, tam kolesia się nauczymy po prostu dalszego skoku. I będziemy mieć to z głowy, chyba że już nie będę mógł, to po prostu mój geniusz jest świetny. Dobra, lecimy, 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 nasze główne, podstawowe słowo tej serii, do magów wody, czwóreczka, no i teleportujemy się. Dobra, Saturas jak zwykle zabiegany, zaczytany w tych pismach.
czegoś tam, no a my lecimy oczywiście. Ciekawe, czy już będzie dostępna dla nas ta zbroja. Będę się cieszył, no bo na trolla pewnie będzie potrzebna lepsza, a ta już jest trochę rozwalona, jak tak by można powiedzieć. Wiecie, ile zginęliśmy razy, ile dostaliśmy, ile musieliśmy potować. Dobra, tu jest wilk, ciekawe, czy już skończył dla nas, naszą zbroję. Wilk. Jak postępuj? To zajmie dłużej, daj mi je... Spoko. Jak przyjdę od... I zdobędę już wszystkie składniki, przyjdę od tamtego kolesia i nie będzie, to się chyba zabije. Booster. Akrobatyka. Pokażę akrobatykę. Tak długo jak. No i hit, mamy akrobatykę, to lecimy znowu do tamtego kolesia. Hit. I teraz Bezi może chytać i hit. I hit. I tak będzie. Bezi może już skakać. I się nie zabije. Yeah, pięknie. Dobra, lecimy oczywiście. A tam dłuższy odcinek, nieważne. Ważne, że będzie oczywiście ten odcineczek. Dobra. Jestem ciekaw, czy się zabijemy. Dobra, zapisik. Tutaj oczywiście odcinek pewnie już z 20 minut trwa. A my schodzimy na dół. Bezi, zabijesz się czy nie? Nie, Bezi jest już odporny na takie skoki, a my lecimy już bardzo szybko. A wiecie co, oczywiście zapomniałem, że mamy coś do szybszego biegania na 2 minuty. No i patrzcie na ten piękny bieg, jak Bezi tak fajnie sprintuje, tak macha tymi rękami i tak. Boże, Bezi to jest po prostu koksik, cwaniaczek jeden. Lepiej i tyle. Boże, już weszłem do, wszedłem do tego okresu Zagrajmeru po 1000 widzów, Boże. To jest po prostu piękne. Tyle, żem pracował nad tym kanałem, no i mam już swoje osiągnięcia. Pamiętam pierwszy film z Gothica, jaki dźwięk był, Boże, marny, marny. Odcineczek też był marny, ale ja się tam nie przejmowałem. Ważne, że coś wrzucałem. No i na Gothiku się wybiłem, tak jak pan Robin Skateboard. Oczywiście on się też na Gothiku dobrze wybił, nikt go tam nie wybił, tak samo jak mnie. No i oczywiście... Na Gothiku on się wybił, tak samo ja, dobiłem tam na nim chyba z 200-300 widzów, no i już sam pracowałem, zacząłem Wolfa, skończyłem go, teraz zamierzam tylko jeszcze Gothika ukończyć, a potem zaczynamy Gothika trójeczkę, który będzie serią na chyba całe wakacje, no, będziecie ze mną przy... Opa. Co? Co jest? Come on, pojedynczo panowie, seriously? Panowie, wy jesteście dla mnie jak, nie wiem, jakieś lamy. Dobra, Bezi doskoczył, Boże, Bezi to jest koksik, naprawdę. To jest taki koksik, o, ci frajerzy już spieprzają. Tamten w ogóle nie ma życia. Ciekawe, czy przeskoczymy, będziemy biec tak. I po prostu takiego chyca wielkiego zrobimy. Jeszcze plus miksturkę sobie na szybsze bieganie użyjemy i to będzie coś, taki hyc, wielki hyc, co nie? Dobra, trolu, czekałem na ciebie. Znaczy, ty czekasz na mnie. O, tak mogę powiedzieć. No i pójdziemy oddać ostatnie... O kurde, Bezi, no bez jaj. Pójdziemy oddać ostatni składnik. Oczywiście na Ulumulu, no i będziemy już mieć oczywiście nasz Ulumulu, naszą piękną zbroję, no i będziemy już ruszać oczywiście do świątyni świącego, bo to jest ostatnia misja, jakby nie patrzeć, co nie? Bezi, nie wejdziesz tam, seriously. Dobra, Bezi, ciśniesz jak najszybciej, Bezi, bez gadania. Dobra, już nie ma mikstury, sobie użyjemy jeszcze raz i oczywiście lecimy na pełnym gazie. Dobra, lecimy, 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 Bezi. Śnież. Tylko się mi tu nie... Dobra, ja sobie tu zapiszę, bo Bezi czasami ma tak, że po prostu się zabija tutaj. Bezi. Bezi. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Bezi, nie, 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 nie. Dobra, pięknie, Bezi. Tak ma być. Tak jest, zio. Dobra, oczywiście lecimy z pełnej pary na górę i już po ciebie idę, trolu. Już widzę, jak leżysz. Oczywiście potem teleport do magów wody będzie konieczny, ponieważ stamtąd pójdziemy do tej kopalni znowu. Będziemy złazić na dół,
No i znowu do tego orka będzie taka szwendaczka jakby. Nie wiem ile ten odcinek już trwa, bo nigdy sobie tego stopera na telefonie nie ustawiam, ale chyba zacznę, żeby tak... Ale zawsze odcinek tak zrobię, że kończę misję. Tak zawsze musi być. No i po prostu dojdziemy do orka, no i pójdziemy tam. Bezi, proszę cię, musisz tam chycnąć. Proszę cię, Bezi. I Bezi chycnął sobie pięknie, mamy trolla. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, ale schodzi ten troll. I po trollu 2000 doświadczenia kieł trolla, no i mamy zabitego pana trolla, no i oczywiście skrzyneczka jakaś piękna tutaj leży sobie, taka pusta, lewa, lewo, prawo, o tyle, o fajnie, darmowy wytrych i darmowe wszystko, dobra, oczywiście zapisujemy, ponieważ Beziemu nareszcie się udało. A czekajcie, ja sobie zapiszę może na jakimś awaryjnym save'ie, żeby coś nie było crasha tutaj na awar. Oczywiście lecimy, 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 jak musi być zawsze, tak jest i... Czekajcie. Oczywiście do magów wody, no i teleportujemy się, idziemy do tego całego orka wojownika. Satura znowu biega, nie no, to jest koksik, on... On kiedyś schudnie na mag, dobra. Oczywiście lecimy, lecimy, lecimy do tamtego orka. Potem przejdziemy się do wilka. Chyba, że już możemy. Wilk, czy ty nam już oczywiście zrobiłeś cały pancerz? Bezi, zrób takiego wielkiego chyca. Chyc. Ja, pięknie Bezi, pięknie, pięknie. Dobra, Bezi, wilku. Od razu wiedziałem, że myślałem, że to się skończyło. Jak postęp... To zajmie... No stary, ile ty mi ten... pancerz będziesz robił, chopie. Robisz mi już mi go chyba z tydzień. Nie no. Dobra, lecimy oczywiście. Bezim tutaj. Użyjemy sobie jak zwykle miksturki na szybsze bieganie. Na pewno jeszcze na koniec oczywiście gry kupimy sobie trochę miksturek. A teraz oczywiście, jakby inaczej, lecimy oczywiście do kopalni. Ta droga do orka, ja sobie chyba ją skrócę, bo pamiętam chyba krótszą drogę. Właśnie do niego. Dobra, tutaj nasze ziomeczki stoją. Siemano ziomeczki, Kord tu stoi. Tam najemnicy, tam pewnie Gorn ślęczy i stoi i nikt mu nie przyprowadza posiłku. Nie wiem, może pójdziemy do Li, powiemy, bo ten Gorn tam stoi sam jak palec, ale to jest koksik, to jest cwaniaczek jeden. I nic nie mogę o nim złego powiedzieć. Chyba za to, że nas bił, za to, że zabiliśmy kogoś, to ukradł całą kopalnię, znaczy oczywiście ją zajął. No i właśnie to w tej części nie lubię Gorna. W trójeczce tak samo, też coś narobił. W trójeczce oczywiście też siedzi gdzieś u orków tam, a w dwójeczce siedzi w więzieniu w górniczej dolinie. Gorn zawsze coś narobi, w każdej części musimy za niego płacić. Bezi, Bezi, ej, 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 Bezi, bez jaj. Ej, czy będzie taki piękny chyt, że się nie zabijesz, czy oczywiście Bezi się będzie musiał zabić. Bo jak chcę takiego wielkiego chyca zrobić. I chyc, Bezi. Dobra, nic nam nie zrobi ten chyc. Ledwo nam kilka życia zabrał. I teraz możemy sobie chycać skąd chcemy, yeah, pięknie. Dobra, tutaj mamy pana Goheneliusza. Oczywiście lecimy bez wahania i lecimy bez gadania, nasze główne słowo w tejże serii. Lecimy oczywiście tędy, nie patrzymy na żadnych frajerów. Czy Bezi, ty się zabijesz? Ej Bezi, nie, 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 zabijesz się. Mówiłem, Bezi, ty leszczu. No kurde, no Bezi, bez jaj znowu będziemy musieli lecieć. Dobra, ja tam normalnie chyba zejdę z mieczem i będzie gites. Będziemy chyba lecieć tą samą drogą co zawsze i będziemy mieli nasze ulu-mulu, yeah, pięknie. Potem się prześpimy, no i oczywiście pójdziemy po tą zbroję, chyba że nam koleś nie skończy, to wtedy chyba go zabije. Ej no Bezi, nie zrobiłeś chyca, ty chamie jeden.
Gornie, stoisz tutaj sam jak palec i kurde się patrzysz w jedno miejsce. Znowu to wczytywanie, dobra. Ktoś się tutaj usadowi, odcinek pewnie 30 minut, jak nic, nie wiem, naprawdę. Dobra, już fajnie, że nauczyliśmy się tak chycać pięknie. Bedzi, koksiku, jeden, hardkorze jeden, kurde. Nie wiem, jakie jeszcze słowa mogę ci powiedzieć. Czekajcie, którędy się szło tą krótszą drogą? Nie tędy, czekajcie. Nie pamiętam, ale dobra, sobie pójdzie. Nie, Bezi, uspokój się. Dobra, oczywiście, mieczyk, zapisik jest, mieczyk wyciągnięty. Bezi, proszę cię. I Geronimo! Bezi! Ile razy będę wczytywał, Boże, Geronimo nie umiesz zrobić. Dobra, zejdziemy sobie jak człowiek po drabinie. Bezi musi też być kultura... No, Gorn, czemu ty za mną łazisz? Dobra, schodzimy. No Gorn, spieprzaj stąd, bo cię nie lubię. Nigdy nie lubiałem, co nie? Gorn, nie łaź za mną. Dobra, czekajcie, tutaj oczywiście leżą strażnicy. Yeah. Który oczywiście... Jakiś frajer tu siedzi. Nie, myślałem. Przez chwilę tak bym widział, tak go widziałem jakby ten. Jakby tak wstał, co nie? Ja. Jakiś koksik, co nie? Czekajcie, którędy... Kto, co to za frajer? Czekajcie, jakiś frajer do nas strzela. Tam jest frajer. Nigdy więcej się tu nie pokazuj. Czekajcie, to jest to wejście. A, dobra, to tędy lecimy normalnie na... tamten frajer do nas strzelał. O, oczywiście Gorneliusz oczywiście zabija, pewnie kopaczy. A my tu mamy naszego kolegę oczywiście. Może sobie pójdziemy tamtym skrótem, co nie? Fuck, Bezi. Dobra, ork niewolnik. Mam wszystkie składniki. Mam już wszystkie przedmioty potrzebne do 10 000! Obcy być silny wojownik. Daj gotowe. Mamy Ulumulu! Yeah! Pięknie! Czekajcie, coś chcę? Koniec. Dziękuję. Obcy mnie... Czekajcie, mamy Ulumulu? Czekajcie, mamy Ulumulu? Mamy Ulumulu! Ulumulu świadczy o wielkiej sile i odwadze posiadacz wojownik, który nosił ten amulet. Nie musi się obawiać ataku ze strony orków. Straszne je małe obrażenia, ale... To nie chodzi w tej broni, tu chodzi o pokój, zawarcie tego pokoju, dobra. Wchodzimy sobie tym skrótem, jak oczywiście tam wejdzie pan Bezi, bo ostatnio coś mu... O kurde, no Bezi, nie mów, że tu nie wskoczysz. Dobra, Bezi wskoczył. Dobra, przechodzi... Czekajcie. What the hell? Nie skoczymy tu. Czekajcie, gdzie to jest? O kurde, kurde, kurde. Aha, dobra, tędy wejdziemy sobie. Pełzacz nas nie zabije. Zobaczymy, gdzie w ogóle my jesteśmy. Musieliśmy tu chyba spaść. Tak, musieliśmy i skrótami wyszliśmy. A to jest tu, to Gitior. Jesteśmy trochę szybciej. A Gorm w ogóle się tam zgubił gdzieś. Dobra, oczywiście pijemy sobie miksturki. No i oczywiście zaraz się tepniemy do magów wody. Dobra, czekajcie, gdzie my wyjdziemy? Tutaj jesteśmy, jest git. Jesteśmy bardzo blisko. Tutaj na początku z Gornem byliśmy. I to jest chyba ten początek cały. No lol, on za mną łazi wszędzie, jak on tu wlazł? Co, on skoczył za mną, on przeszedł za mną, lol. Czekajcie, gdzie my jesteśmy? Czekajcie, to jest tu? Aha, to tutaj jesteśmy, no to git. Jesteśmy blisko strasznie. No i teraz tylko oczywiście się tepnąć do magów. No i oczywiście powiedzieć im albo do Xardasa, czy tam do Urszaka, ale na pewno skończę tu i zobaczymy, co mamy dalej robić. Ale chyba do Xardasa, tak, do Xardasa będziemy chyba mieli się tepnąć. No i tam chyba skończymy. Masz przy sobie ciekawą ozdóbkę. To od tego nie woli... To orkowy... Oby tylko... Spoko, Gorn. Do zob...
rozdział 5 Strażnicy Portalu, czyli przedostatni rozdział w tej grze. Czyli zbliżamy się ku końcowi tej serii niestety. Czekajcie, zapiszę się, jakby był jakiś crash. Czyli zbliżamy się do końca serii, jeszcze zostało z 5-6 odcinków, no i będziemy kończyć tą piękną serię. Teleport do magów wody, czekajcie. I teleportujemy się. Oby ten frajer dla nas już tą zbroję skończył. Saturasie. Za potęg... Czekajcie. No dobra, u niego nic nie ma. Obym wrócił cały i zdrowy. Ciekawe skąd, jak ja się już nigdzie nie wybieram. Oprócz oczywiście do Xardasha. Jak kurde, jakiego Xardasha. Ja pierdzielę, do Xardasha. Boże, Xardasha. Lol. Dobra, lecimy do wilka. Masz już dla nas zbroję, jak nie to ci serio nakopię. Jak postępuje? Mamy nowy pancerz. Czy to znaczy? Dokładnie. Dzięki. Nie ma o czym. I co? Mamy nowy pancerz i bardzo, bardzo świetnie. Czekajcie, jak się prezentuje. O jasny gwint z 80, ale fajny pancerz, naprawdę, ja już zapomniałem. Tak więc, to by było już na tyle, już będę powoli z wami żegnał. Tak więc, jeśli się podobało, nie zapomnijcie skomentować, ocenić i zasubskrybować. Ja się już będę z wami żegnał, tak więc... Do zobaczenia do następnych odcinków z serii Let's Play Gothic i cześć!